Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem, a w dzisiejszym odcinku przygotujemy domowe batoniki z masłem orzechowym bez pieczenia. Przepis przysłała nam Daniela, dzięki, przygotuję go po raz pierwszy i zobaczycie, że gotowanie to nic trudnego i każdy może eksperymentować w kuchni. Potrzebujecie tylko 4 składniki, bazą są nasze płatki owsiane, 115 g płatków owsianych, do tego dodam 250 g naszej pasty z orzechów ziemnych, 100 g syropu klonowego i 60 g żurawiny suszonej. Wszystkie składniki wymieszam sobie razem w misterce, tutaj mam już odmierzone płatki owsiane, dodajemy pastę orzechową. Jest gotowa. Ona nam fajnie tak sklei te batoniki, podejrzewam. Co ciekawe, batoników nie będziemy piec, tylko włożymy je na godzinkę do lodówki i będą gotowe. Dosłodzimy je syropem klonowym. Dodamy sobie troszeczkę sprężystości, to jest żurawina cała, więc też będzie bardziej chrupiąca. Masę mamy już wymieszaną, teraz najlepszy mikser, czyli nasze ręce. Mam taką foremkę do batoników, ale użycie jej nie jest konieczne, jeżeli macie zwyczajną brytwankę, wystarczy ją wyłożyć papierem do pieczenia, uformować masę, potem na koniec po chłodzeniu ją tylko pociąć na 6 batoników, także to nie jest konieczny element, ja akurat taką forelkę mam, bo często robimy batoniki w domu. Nasz asystent przyszedł. Batoniki gotowe, tak wyglądają. Ilość jest idealna właśnie na 6 batoników, na taką foremkę. Znajdziecie ją pewnie w najpopularniejszych sklepach gospodarczych, ale tak jak wspominam, jeżeli nie macie, nie przejmujcie się, możecie ją przygotować, te batony w zwyczajnej foremce na papierze. Wsadzam je teraz na godzinkę do lodówki i za chwileczkę zobaczymy, jak smakują. Godzina chłodzenia batonów za nami, zobaczymy, co nam wyszło. Wyglądają bardzo fajnie. Mam dla Was jeszcze rozdanie. Wybiorę 2 osoby, które otrzymają ode mnie w prezencie taki słoik naszego masła orzechowego. Piszcie proszę w komentarzach swoje ulubione przepisy z masłem orzechowym i wybiorę 2 osoby w najbliższą niedzielę, to będzie 8 lutego, marca. Okej, teraz są batony gotowe. Zobaczymy, czy są twarde. Okej. Trzymają się, struktura całkiem fajna. Zobaczymy teraz, czy dobre. Troszkę kleją buzię, ale są dużo smaczniejsze niż się spodziewałem. Także bardzo fajny przepis. Kleją buzię bardzo fajnie, są fajne, słodkie. I ta żurawinka też nadaje troszeczkę struktury. Także bardzo fajny przepis. Polecam Wam spróbować. Jeżeli Wy chcecie więcej takich przepisów, zostawcie łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych przepisów. A najlepiej to subskrybować kanał, wtedy będziecie na bieżąco. Mamy ambitne plany rozwoju kanału, żeby było jak najwięcej filmów dla Was. Jeżeli chcecie spróbować taką pastę, zapraszam Was do Rossmanów. W każdym Rossmanie w Polsce znajdziecie taką naszą pastę orzechową. W największych Carrefourach też są dostępne. Mamy też swój sklep online ekogram.pl, gdzie znajdziecie 300 naszych produktów. I mamy też swój sklep firmowy w Krakowie, na placu, na Stawach, na Salwatorze znajdziecie wszystkie nasze produkty. Zapraszam i dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć!